Naszym dzisiejszym gościem w poranku z Paloty FM jest pan Krzysztof Ridan. Witam serdecznie. Witam serdecznie, szczęść Boże. Panie Krzysztofie, dzisiaj spotykamy się nie tylko ze związku z odpustem u cystersów, ale przede wszystkim z postacią pana taty, który był niezwykłym człowiekiem. No właśnie, reżyser filmowy, dokumentalista, scenarzysta, publicysta. Czy o czymś jeszcze zapomniałem? Przede wszystkim był nowochucianinem, był tutaj związany z tym miejscem, z tymi ludźmi, doceniał to miejsce i jakby rewanżował się za przyjęcie, bo mój tato przyjechał tutaj mając 18 lat, w 1962 roku, nie mając w zasadzie grosza przy duszy, postanowił z Bydgoszczy pojechać jak najdalej, ale zafascynowała go Nowa Huta jako takie miejsce rodzące się, miasto nowych możliwości i niezwykłych ludzi. I to miasto, ta dzielnica go bardzo ciepło przyjęła, bo życzliwi ludzie mu bardzo pomagali. I tak się zaczęła jego droga, ale też i droga filmowa, bo tam opodal, bo on zamieszkał wśród Krakowiaków, zobaczył ludzi, którzy składają kwiaty pod krzyżem i zainteresował się tą historią, co to za ludzie. I potem powstał jego najważniejszy film, czyli Róg Marksa i Obrońców Krzyża. I to był taki poważny krok do tego, żeby opowiadać o Nowej Hucie. Potem był film Lenin z Krakowa, też bardzo ważny film. I tak się posypały filmy, a tak naprawdę te filmy były drogą przez Nową Hutę, bo potem mój tato się przeniósł na tysiąclecia, Mistrzejowice i trafił na niezwykły okres, bo to był ksiądz sługa Boży, ksiądz Józef Kurzeja, zakładał wtedy zieloną budkę i mój tato miał taką możliwość, że po prostu towarzyszył księdzu Kurzei z kamerą, filmował. Księdzu Kurzej towarzyszył, ale też najważniejszej postaci związanej z Nową Hutą, czyli Jan Paweł II, Karol Wojtyła. On tam przybywał, wspierał, cały czas Karol Wojtyła wspierał Nową Hutę, wspierał tutaj budowę kościoła. Była to Arka Pana, ale też właśnie Mistrzejowice. I mój tato towarzyszył z kamerą nie tylko księdzu Kurzej, ale też Karolowi Wojtyle. Wspomniał pan o filmach ważnych dla swojego taty. Z jakiego względu one były ważne? Dlatego, że z punktu widzenia historycznego, powiem tak, czy z punktu widzenia religijnego, tego, co tutaj zaczęło się urodzić w Nowej Hucie? Czy mój tata zawsze podążał za człowiekiem. On był po prostu takim z krwi i kości dokumentalistą i wiedział, że tutaj dla Nowej Huty kościół, wiara to są rzeczy najważniejsze dla tych ludzi. Tak naprawdę to ta wiara obroniła ludzi przed komunizmem, bo to miało być miasto bez Boga. Komuniści mieli zupełnie inny plan i tak naprawdę to wiara, to Kościół i Karol Wojtyła, a potem Józef Kurzeja, a potem ksiądz Jancarz. Wspaniali po prostu ludzie przewinęli się przez Nową Hutę i oni pomogli tej Hucie odrodzić się i stawić czoła po prostu komunistom. Jest wiele przymiotów, które opisuje pana ojca. Ja zaproponowałbym jeszcze jedno i nazwał Jerzego Ridana kronikarzem Nowej Huty. Kronikarzem nowoczesnym dodałbym, ponieważ zamiast papieru używał taśmy filmowej. No i to też jest powód do tego, żeby wspomnieć tutaj o tworzonych przez niego nowohuckich kronikach filmowych. Tak, w ogóle można powiedzieć, że Nowa Huta jest miastem filmowym od początku. To było jakby miasto, któremu towarzyszyły kamery od samego narodzenia. Oczywiście na początku te oficjalne, komunistyczne, propagandowe, ale potem też i tutaj powstał amatorski klub filmowy. Najprężniej działający w ogóle w Krakowie, pierwszy taki klub działający. Później z tego klubu wychodzili ludzie i szli na przykład do telewizji krakowskiej. Tu między nimi też się przewinął Zanussi. I tutaj właśnie też zaczął działać mój tato, potem został instruktorem, potem uczył innych. I to były początki filmowe, a potem ta droga filmowa szła dalej i pojawił się pomysł, żeby stworzyć nowohucką kronikę, ponieważ to miejsce tu jest tak jakby tyle ważnych rzeczy do powiedzenia, tyle niezwykłych ludzi i tyle historii, że po prostu powstała idea, żeby stworzyć nowohucką kronikę filmową. I jakby trochę w nawiązaniu tej propagandowej, ale jakby teraz naszej tutaj nowohuckiej. I to jest ważne, bo to jest ewenement, że to jest kronika, która do dzisiaj jest emitowana przed każdym seansem w kinie Sphinx. Oprócz tego jeszcze jest w telewizji i jeszcze jest na stronie, gdzie można, no, bo już jest 546 teraz wydanie było, to jest
po prostu cały kawał historii Nowej Huty. Można wejść tam i zobaczyć, posłuchać, szukając jakiegoś tematu sprzed 10 lat, sprzed 12. To wszystko tam jest. Można znaleźć. Zarchiwizowane. Panie Krzysztofie, czy pana tata natrafiał na problemy w związku ze swoją działalnością filmową? To jest tak, że no, trochę działał czasami pod prąd. A jeżeli chodzi o takie konkretne problemy, to ostatnim właśnie, jak tworzyłem film o moim tacie, no to też rozmawiałem z ludźmi, którzy go znali i w kontekście filmów. I mój tata zrobił film o kopalni Wujek. I w kontekście tego filmu pojawił się problem, po prostu pojawiły się pogróżki, szantaże z groźbami nawet, może nie jeszcze pozbawienie życia, ale jakby jakiś uszczerbku na zdrowia, był szantażowany, ale film powstał. Przejdziemy zaraz do dzieła, które stworzył pan o swoim ojcu. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że właśnie pan o tym też wspominał, że tata był z Nową Hutą związany od początku. Były to również jego początki jako najpierw fotografa, potem filmowca. Potem po wyruszeniu na studia reżyserskie do Łodzi, tak dobrze mówię? Tak, tak. Miał atrakcyjne propozycje, żeby przeprowadzić się do Warszawy i tam rozwijać swoją karierę, ale mimo wszystko nie zgodził się, nie dał się, że tak powiem, tym wszystkim propozycjom i postanowił pozostać w Nowej Hucie. Czy to było spowodowane sentymentem do tego miejsca, czy czuł jakiś dług wobec tej dzielnicy? Czy to jest tak istotnie? Tak naprawdę większość świata filmowego, takiego profesjonalnego, filmy fabularne, to jest Łódź, Warszawa. I tak naprawdę, jeżeli ktoś by chciał temu się poświęcić, to powinien tam wyjechać. Mój tata o tym wiedział, ale tu się czuł związany z tym miejscem. Tu się czuł związany z tą dzielnicą, z tymi ludźmi. Tu też była rodzina. Nie chciał tego zostawiać, chciał tutaj. Poza tym mój tata tak naprawdę czuł się dokumentalistą. I tu wiedział, że tu są tematy. Mam też takie przekonanie, że każdy powinien szukać tematów wokół siebie, bo to są mu najbliższe i może powiedzieć o nich tak od serca, bo wtedy je najbardziej rozumie. I dlatego tutaj pozostał i tutaj filmował. Panie Krzysztofie, na co dzień pan również jest związany ze światem filmu. Czy tą filmową pasją zaraził pana tata? No przyznam się, że tak, bo moja droga kariery była troszeczkę inna. Tak naprawdę skończyłem prawo, ale po wielu latach jednak pracy w zawodzie prawniczym stwierdziłem, że coś mi ciągnie jednak do filmu i tak razem z tatą po prostu uczyłem się. To był dla mnie wielki mistrz i razem tworzyliśmy Nowochódzką Kronikę. Ja od pierwszego wydania montowałem z tatą Kronikę i uczyłem się. Ale to też trzeba powiedzieć, że nie tylko ja się uczyłem przy moim tacie, bo mój tato był mistrzem dla wielu osób i też nie jedna osoba go nazywa jakby swoim ojcem. Takim uczniem mojego taty był też Grzegorz Zaliczny, który chodził na warsztaty filmowe. Mój tato prowadził warsztaty filmowe w Nowej Hucie. Uczył dzieci, ale też uczył młodzież, uczył dorosłych. To była bardzo tak naprawdę ważna działalność. I ci ludzie też go wspierali przy tworzeniu Nowochódzkiej Kroniki Filmowej. Razem z nimi tworzył. I teraz jakby też i Grzegorz Zaliczny trochę też taki spłacił dług wobec mojego taty, bo razem właśnie z nim stworzyliśmy film o moim tacie. Moim tacie dokumentaliście Nowej Huty, ale też i człowieku. Zgadza się, premiera filmu już w najbliższy weekend, 22-23 września, właśnie w kinie studyjnym Sphinx, o którym pan wspominał, że przed jego seansami jest wyświetlana kronika. Panie Krzysztofie, skąd pomysł na ten film? No bo rzeczywiście chyba najlepszym sposobem oddania hołdu filmowcowi jest stworzenie filmu o nim. To jest tak, że tata był za kamerą, ale na szczęście też i kamera jemu towarzyszyła. Kamery mieliśmy w domu dosyć jakby no bardzo szybko. No, ktoś tam po prostu mieliśmy możliwość jakby sprowadzenia z Hamburga kamery jeszcze w latach 80. i to sprawiło, że gdzieś tam ja tatę nieraz filmowałem, ktoś filmował. Mieliśmy też takiego, mamy takiego przyjaciela Krzysztof Kwinta. To jest taki niesamowity pasjonat filmowy, który wszędzie biega z kamerą. I mojego tatę też często filmował. I tak naprawdę zacząłem przyglądać te materiały. Stwierdziłem, że są tak bogate, tak piękne, że warto opowiedzieć film, ale właśnie w oparciu o te filmy, materiały. Więc to jest tak naprawdę kontakt z żywym człowiekiem poprzez te filmy archiwalne. Archiwalne i osobiste, bo to będzie archiwum domowe. Archiwum domowe, archiwum filmowe, ale to wszystko poprzez drogę filmową. To znaczy, że będzie tam też można zobaczyć fragmenty filmów zrobionych przez tatę i wypowiedzi jakby osób najbliższych, przyjaciół, rodziny i też mojej mamy, która jest związana z filmem, bo tak naprawdę mój tato poznał moją mamę na planie filmowym. Zgadza się. Jakim człowiekiem był Jerzy Ridan tak prywatnie?
mi jako synowi jest trudno jakby obiektywnie powiedzieć. Miał swoje charaktery, oczywiście potrafił się spierać, ale miał dużą życzliwość i otwartość dla ludzi. Tak naprawdę ciągle gdzieś tam komuś coś jakby poświęcał czas, ludzie do niego dzwonili, pomagał ludziom, pomagał jakby filmowo przede wszystkim, ale też pomagał tak po prostu od serca. Jak zobaczył jakiegoś człowieka, który prosił o pomoc na ulicy, no w zasadzie zawsze rzucał pieniądze. Ktoś mu mówił, że a może to jest człowiek, który tylko oszukuje, może nie potrzebuje pomocy, a on powiedział, a jak na 100 osób trafi się jeden, który potrzebuje, tego nie chcę pominąć. Piękne słowa. Panie Krzysztofie, a czym dla pana jest Nowa Huta? Jakie ma pan wspomnienia z dzieciństwa dotyczące się tego miejsca? No, wiele przygód razem z tatą podczas kręcenia materiałów, domyślam się. Ale Nowa Huta to jest jakby moje miejsce. Ja tu jestem związany z tym. Jeżeli ktoś pyta, skąd jestem, nie mówię, że z Krakowa, tylko mówię, że jestem z Nowej Huty, bo tak się czuję tutaj. Mieszkałem na Mistrzejowicach, ale w centrum mieszkała moja babcia, mój dziadek i tutaj bardzo dużo część dzieciństwa spędziłem właśnie tam, na tych wspaniałych podwórkach, kręcąc się na globusach, które były w Nowej Hucie, no i na łąkach nowochódzkich. A potem jakby razem z tatą też oczywiście tą hutę złaziliśmy. Nie tylko miasto, ale też te okoliczne wsie, bo są tyle wspaniałych miejsc, które warto odwiedzać i ja cały czas w zasadzie są miejsca, gdzie jest na przykład Kępa Grabska, jest Przylasek Lusiecki, tam w zasadzie jestem, tylko mam wolną chwilę, jadę tam, są piękne miejsca. Piękne miejsca. Pięknym miejscem jest też opactwo Cystersów, w którym się znajdujemy. Wspominał pan, że no, jest to też szczególne miejsce dla pana, w związku z tym, że tutaj kręcił pan ostatni materiał wspólnie z tatą. No właśnie, tak właśnie teraz przyglądam się, no właśnie przy okazji odpustu robiliśmy ujęcia filmowe do filmu o Janie Pawle II, Nowa Huta Karola Wojtyły. No i to był jakby ostatni moment. Nawet ktoś z Nowej Huty zrobił zdjęcie wtedy mojemu tacie, jak był z kamerą. Na tym zdjęciu dopiero było widać, jak wtedy czuł się schorowany. Ja tego wtedy jeszcze tak nie zauważałem, ale jak popatrzyłem sobie na to zdjęcie, to było widać po prostu, z jakim trudem on tutaj był i filmował swoją jakby ostatni film robił. Ja jeszcze chciałbym wrócić do tego filmu, czyli Nowa Huta Karola Wojtyły, no bo w najbliższy piątek od wielkiego koncertu przy Alei Róż na Placu Centralnym rozpoczną się dni Pallottiego, podczas których będziemy świętować 200-lecie święceń kapłańskich właśnie świętego Wincentego, ale będzie to też okazja do tego, by podziękować Bogu za posługę księży w Nowej Hucie, która jak wiadomo miała być miastem nowoczesnym, miastem bez Boga, no ale jej mieszkańcom, dzięki jej mieszkańcom tak się nie stało. Pana tata dokumentował tą drogę ciężką, trudną, drogę do tego, aby walczyć o Kościół zarówno z tej małej litery, jak i dużej. Tak. Nowa Huta stała się właśnie dzięki wierze, dzięki Kościołowi, dzięki wsparciu księży, ale też i dzięki wytrwałości, bo jeżeli popatrzeć na przykład na księdza Kurzeję, to jest dla mnie największy bohater Nowej Huty, największy męczennik, ale też bohaterami są ci ludzie, którzy go tam wspierali, w tych trudnych warunkach przychodzili, ochraniali go, bo ksiądz Kurzeja był zastraszany, próbowano podpalić tą zieloną budkę, w której mieszkał i na przykład ludzie przychodzili, stróżowali, pilnowali go. To więc to jest też i wielki trud tych ludzi. Tak samo kościół w Arce Pana, to jest trud ludzi. Ludzie tam po prostu, to nie jak dzisiaj, powiedzmy, przyjeżdża ekipa budowlana. Ci ludzie budowali to własnymi rękami. No i też składali się. To są ofiary ludzi. Ofiary ludzi, grosz do grosza, albo pomoc, albo łopata, albo wolny czas. To wszystko było jakby z daru serca tych ludzi. Dziękuję panie Krzysztofie za rozmowę. Nasze słuchacze zapraszamy w najbliższy weekend, 22-23, przypominam, kino studyjne Sfinks w Nowej Hucie. Tam premiera filmu o pana tacie, o Jerzym Ridanie. Panie Krzysztofie, jeszcze raz dziękuję. No i dziękuję bardzo. Życzę udanej premiery. Dziękuję.